Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Juli i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry Pokémon Uranium. No działo się ostatnio, działo się, jakże długi odcinek, w którym tak naprawdę wszystkiego się dowiedzieliśmy, kim jest Kiri, że to jest nasza matka, jak się zakończyła mistrzostwa, to, że jestem czempionem już teraz, ale co dalej? Co dalej tak naprawdę? Zostały jeszcze oczywiście do złapania legendy. Z tego co sprawdzałem, to chyba jeszcze większości legend nie da się złapać, bo są, jakby to powiedzieć, zablokowane w grze. Ale co się stało z naszą matką? Jak ona skończyła? I co będzie? Pójdzie do więzienia? Czy co się stanie tak właściwie? To są bardzo, wiecie, ciekawe pytania, na które no, ja nie znam osobiście odpowiedzi. No ale zobaczymy. No i teraz wita nas nasza babcia, której już nie odwiedzaliśmy tak długo, że aż powinna być wkurzona bardzo. Dzień dobry, Judy. Twoi rodzice są w innym pokoju, chodź ich zobaczyć. A czyli nie, ona jest tutaj na razie. A, bo ona na razie leży, nasza matka, wiecie, no, źle się czuje. Lucille, moja biedna droga. Tak, mój ojciec przyniósł ją tutaj już jakiś czas temu. Ale nie obudziła się jeszcze. Może jest potrzebny jeszcze jakiś czas, zanim będzie w pełni zdrowa. Wciąż po tych 10 latach. Dobrze, że cała rodzina jest pod jednym dachem. No dobrze, tak się stało. Dziękuję ci, Judy. Tak, byłem w stanie poskładać naszą rodzinę z powrotem, tak żeby wszyscy byli razem. Czuję, tak, wielki ciężar, który spoczywa na moich ramionach, jasne. Nasza babcia po prostu się cieszy, że wszyscy są razem. Aha, upiekła ciasteczka. Dobra, przynieś ciasteczka, okej. Okay. Co, nasza mama tak będzie leżeć? Czy się jednak obudzi? Lucille. Tak. No, jak dużo sprawił, wiecie, właśnie ten kombinezon Kiri. Na, jak wielkie szkody wyrządził w jej umyśle. Ale musi wyzdrowieć, prawda? Tak. Aha, zrezygnował z tego, żeby być szefem Rangerów Thunder, okej. Okay. Tak, teraz opiekowanie się nią jest jego pierwszym, najważniejszym priorytetem. Tak, chcę pierwszy zobaczyć jej otwarte oczy. Okej, okay, co tam, babciu? Tak, zrobiła każdemu ciasteczko. I naszej mamie też i co? Dostaliśmy lava cookie, o dziękuję. Nie jest tego zbyt szybko. Tak, wciąż, okej, okay, jeszcze nie zjem. O, jakiś list do mnie przyszedł. Aha, od czasu kiedy zostałem czempionem dostaję wiele, wiecie, wiadomości od fanów, fajnie. Jeden jest na stole w pokoju, dlaczego go nie otworzysz? Dobra, chodźmy, otworzymy go. A co się stało z naszą babcią, gdzie ona nagle... Aha, jest tutaj. Ale otworzymy, otworzymy list. Tak. It's deep and storm rules on the horizon. Nasza wioska wkrótce będzie w niebezpieczeństwie. Bez twojej pomocy Tsukinami upadnie. Co się stało? Co się stało? Dlaczego jej wioska jest w niebezpieczeństwie? O co chodzi? Tak, wygląda na taki, że nie chciał go otwierać. I teraz mu opowiadamy, że Tsukinami Village jest w niebezpieczeństwie. Tak, nie wzywaliby mnie, gdyby to nie było nic poważnego. Może to chodzi o coś z piratami? Możliwe, bo Tsukinami ma problemy strasznie z piratami. Rozumiem. Tak, mieli ciężką przeprawę rangersi, żeby trzymać ich w ryzach. Okej, okay, rozumiem. Ankelur Town? Tam też jest siedziba rangerów? Nie pamiętam. Które to było miasto? Nawet nie pamiętam, które to było miasto dokładnie. Dobra, zobaczymy. No rozumiem. Tak, wiem gdzie jesteś, spoko. Jak coś wiem gdzie jesteś, nie ma najmniejszego problemu. No cóż, no to mamy udać się chyba do Tsukinami Village. Myślałem, że to fabularnie będzie już zakończone. A tu proszę, proszę, jednak gra mnie nie zawodzi. Nie ma jeszcze końca. Musimy sobie wziąć jeszcze jednego Pokemona. No to muszę na razie zmierzać do Bilbeach City, bo stamtąd można najlepiej płynąć sobie od razu. Do Venecy Town, z Venecy Town to już jesteśmy w sumie na miejscu. Wszedłbym jeszcze tutaj, żeby sobie zabrać jakiegoś Pokemona. Rozumiem, że właśnie to coś mnie ciekawi. A, Urań jest z nami, ale nie ma tego legendarnego Pokemona. Łapanie go pozwoliło nam użyć go tylko w tej jednej walce. Ale normalnie musimy go złapać jeszcze raz. Ale mamy Urajna. Jaki fajny. Trzymam Uranium Core. Tylko dlaczego jest w tej swojej formie alfa? Mogę zrobić, żeby był w lepszej, w tej mocniejszej formie. Chociaż w gamma może być niebezpieczny.
Sobie wziąłem 4 specjalnego ataku. Nie najgorzej jak na ten poziom, nie najgorzej. Ładnie. Tu jest jeszcze, ten jest fajnym Pokemonem też. Ja raczej nie, no wiecie, ja już raczej trenować Pokemonów nie chcę już pod koniec serii, bo ja nie będę miał na to czasu. Urań jest fajny. Weźmiemy go sobie jako towarzysza podróży, po prostu żeby był. Niech sobie przychodzi z nami. To był bardzo, wiecie, taki mały, biedny. On potrzebuje przyjaciela, prawda? No to będziemy dla niego przyjacielem. Niech będzie. Pomożemy temu małemu Pokemonkowi. Dobra. I mamy. Tak jest. 500 dolców płyniem do Wenecji. Dobra, teraz o jakie chodziło to miasto? To nie jest... Tu jest labirynt. Tak. To jest Silver. Ej, które to było to na A się nazywało? Czy to nie było takiego miasta? On mówi, że on jest też w tym Tandor chyba. W wschodnim. Lantine Tunnel. To w ogóle można złapać legendę z tego co wiem. Trzeba od drogi 16 jakoś się tam wybrać, ale... Na razie to nie to. Na razie musimy nie myśleć o legendach. Gdzie tam? Nie, spokojnie. Legendy legendami. Na razie myślę o tym, żeby udać się tutaj i iść do sali. No, chyba do sali. Chyba tu muszę wejść i porozmawiać, co się tak właściwie stało. Przejście na szczęście jest odblokowane, już z nikim nie trzeba walczyć. No ale chcę zobaczyć z kim, o co chodzi. Może porozmawiam z głową klanu. Ale co, nie mogę z wami rozmawiać? Ej, przecież dostałem od was list. Halo? List o niebezpieczeństwie. O co chodzi? Czemu nagle macie mnie w dupie? Okej. Okay. No nie żeby coś, żebym się nie wkurzył, no ale... No... Judy, chodź tu szybko, pomoc! Hello! A tu nagle wypadł w sumie i tyle. Nic nie chcę z tobą rozmawiać. Jestem w małym szoku! Żeby tak ładnie to określić nawet. Mały to może nie mały szok, ale jednak w szoku. Dobra. Dajcie mi, bym sobie popływał, wiecie co, ja bym sobie chciał się rozejrzeć jeszcze. Teraz gdzie ja mam? Ja mam je gdzieś, na pewno one są tutaj. Termax Repel, dokładnie. Ej, tylko 3? Kurde, trzeba będzie kupić. Trzeba będzie kupić, zdecydowanie kupić. Tak jest, kupimy sobie jeszcze Max Repel, nic się nie stanie. No zastanawiam się teraz, możecie dać mi znać. Dać znać, co ja mam tak właściwie zrobić. Tu jest ta droga numer 14, gdzie była po prostu ta wysepka. A ja mówię, co się dzieje, a ten dzwoni po walkę, nie. Dobra, tu oprócz tej wyspy, to tutaj no nie mamy gdzie iść. Czyli ile ja mam pokeboli? To jest dobre pytanie. Ile ja mam pokeboli, bo może będziemy łapać. Znaczy, pokeboli, ultra, bo jest 34, mało. Trzeba będzie dokupić. Może się wybierzemy po legendę, nie wiem. Znaczy, nie chcę ciebie tutaj, tylko chcę użyć flya. Może bym się rzeczywiście skusił po tego legendarnego jednego Pokemona. Nie będę, przecież on mówił coś, że to jest to miasto w tym. Ja właśnie mówię, że nie kojarzę w tym regionie jakiegoś innego miasta. To jakieś to na A nazwa, nie pamiętam, to może w tamtym regionie? Cholera nie, jeszcze się cofniemy raz. Jak coś to wiecie, hajsu mi nie szkoda, mam chyba go dość dużo. Po prostu... Najpierw sobie kupimy Max Repele, to jest też dobry bardzo pomysł. Max Repele zawsze na propsie. Proszę Max Repeli dużo, pani droga. No gdzie one są? I serio, tutaj są tylko super repele? Dobra, już mi kup kilka super repeli. Ale ultrabole to tu są chyba. Nie spojrzałem. Tak, ultrabole są. Przydają się. Ja myślę, że najlepszy może być do łapania, wiecie, Axel. Jednak on ma tego Half-Life'a, który od razu może trochę zdzielić przeciwnika. Fajna sprawa. Nie ubije na pewno. Tylko mówię, zanim po legendarne Pokemony, no to jeszcze chciałbym, może jak nie mogę z nimi rozmawiać, to może powinienem udać się tam. Tak, chcę do Bilbeach. Nie, ja chcę do Bilbeach. Tak, Bilbeach City. Chcę sprawdzić, które to było miasto, w którym coś tam pominęliśmy. Zobaczymy, które to się nazywało. W ogóle do tych elektrowni tam mamy jeszcze jakiś dostęp, czy już nigdy nie będziemy mieć? To jest Winoville, to jest Legend tam, tak jest. To jest Roshten, Amatree, Burol, Moki, Kevlar. No nie ma takiego miasta, może chodzi o coś innego jeszcze, słuchajcie. Obstawiam, że jest jeszcze możliwość, że
Chodzi o to, że oni chcą tę grę update'ować. No teraz to nie wiem, jak to będzie wyglądać te update'y, skoro Nintendo im zakazało. No ale chodzi chyba też głównie o to, że... no może, no, rozumiecie, może to jest tylko taki, o, takie coś byłoby potem w dodatku, jak tam zrobimy, ale nie ma go, więc na razie nie ma nic. Miałem udać się tam po tego legendarnego Pokemona, ale ten Actans, którego już mieliśmy, ponoć jest na Victory Road. Ogólnie na Victory Road było takich... Ja miałem dostać Waterfalla. Czemu nie dostałem Waterfalla ciągle? Teraz sobie tak przypomniałem, że po cholerę mi to wszystko, jak ja nie mam Waterfalla. Tutaj to było chyba wyjście od razu, prawda? Nie, to ja tutaj nie chcę. My cały czas nie dostaliśmy od nikogo Waterfalla. No teraz to mam taką malutką rozkminę, co tak właściwie powinniśmy zrobić. Jeszcze raz pójdziemy do Moki, tam w ogóle porozmawiamy z profesorem. Daszka, ja nie odwiedziłem profesora po tym wszystkim. Trochę taki ze mnie gnojek. Nie odwiedzić się, dobra, może zanim tam, to po prostu wejdźmy sobie do domku. Tato, słuchaj, co ty tam do mnie mówiłeś wtedy? Aha, Emprilla już nie ma, wypuściłeś tego Pokemona, wrócił do Baikal Forest, gdzie jest jego dom. Rozumiem. Może mogę go tam złapać, to byłoby dobre. Rozumiem. Tak, ale jeszcze się spotkacie, dobra. O, teraz mówi coś innego. I won't rest until the cure. Tak, nie chcę, czeka aż mama wyzdrowieje. Tak, wystarczy, że będzie ją trzymał za rękę, to jest dość wystarczające dla niego. Jest z nas bardzo dumny. No, rozumiem. Dziękuję. Za każdym razem mówi coś innego, to jest ciekawe. Tak, za dużo lat spędził w pośpiechu. Tak, od kryzysu do kryzysu. Ale jest dumny. Ma 45 lat, o, to jest ciekawe. Nie wiedzieliśmy, ile do tej pory nasz ojciec miał lat. Rozumiem. Jeszcze coś ciekawego? Nie, tu już się powtarza ta kwestia. Nic nie mówi. W ogóle jakbyśmy sami spróbowali do mamy zagadać. Tak, wolno oddycha, no ale jest dalej w głębokim śnie. Ma, jest w śpiączce, no szkoda. Jeszcze raz przyjrzymy się temu listowi. Tak. A nie, bo tu jest, że nie jest już niebezpieczeństwo, tylko will soon be in danger. Czyli będzie za niedługo w niebezpieczeństwie. Dobra, rozumiem. No będzie w niebezpieczeństwie, ale to sprawia, że na razie jest okej. I od kogo my dostajemy cholernego Waterfalla? Jest tyle rzeczy, których nie wiemy. Ej! On tutaj był cały czas. Tio, kurde, czemu ja do niego wcześniej nie podszedłem? A ja od razu flyał, że chyba co nie? Dobrze cię widzieć, Judy. Tak, wygląda to, że wykonaliśmy taki, wiecie, panowie, że wróciliśmy z powrotem do miasta. Tak, wróciliśmy do Moki Town. Tu, gdzie się wszystko zaczęło. Dokładnie. Aha. Okej. Zasłużyłem na to, że wiecie, że jestem czempionem, na gratulacje. Facing of versus, tak, jak walczyliśmy z Gamaurainem. Nie jest nikt bardziej tutaj specjalny, tak wiecie, kto zasłużył na to, nie niż ja. Bardzo dzięki, Tio, bardzo miłe słowa. Aha, czyli mamy iść do jego domu, to pewnie tam dostaniemy w końcu tego Waterfalla. Może! Może tak być. Zaraz się przekonamy. Oni tutaj na wschód mieszkali, chyba w tym domku, jak się nie mylę. Zaraz się przekonamy. Tak jest, tutaj. Jest Cameron. Judy, tak, jestem tutaj. Witaj w naszym domu. Zawsze jesteś tutaj mile widziany, Judy. To wszystko, co się działo, spowodowało, że nasza rodzina znowu jest razem. Tak samo jak twoja rodzina. Dlaczego w dwójkę nie usiądziecie? Chciałbym coś powiedzieć. No dobra, usiądziemy, porozmawiajmy. Hej, Judy, nie zapominaj. Wisisz mi walkę, prawda? No wiszę. O, a to ojciec się drzeje. Żadnych walk w moim domu. No tutaj nie będziemy walczyć, spokojnie. Dobra, Cameron wrócił. I co teraz? O, ma list dla nas z Interpolu, no nieźle. Tak, pewnie podziękowania za to, że właśnie powstrzymaliśmy Kiri. No rozumiem. No i o co chodzi? Faking my own death, tak, to, że udawał, że nie żyje, żeby móc przeprowadzić śledztwo. To nie tak, jak Interpol zwykle wykonuje swoje zadania. Czyli teraz będzie już wiódł chyba takie normalne życie, już nie będzie agentem. No i tutaj zamierza być w tym Moki, tak? Będzie pracował z Kellen
żeby znaleźć jakieś lekarstwo na ten stan Lucille. Bardzo dobrze, fajnie. Wiesz, co jest jej tato? Niedobrze, nie jest dobrze. Trochę minie czasu, zanim jej umysł w pełni zregeneruje to, co zrobił ten kombinezon Kiri. Ale razem z Kellynem wierzymy, że pewnego dnia jej oczy otworzą się i uśmiechnie się ponownie. Jesteś szczęściarzem, Judy. Twoja mama wróciła. A właśnie, co się stało z jego mamą? Chyba nie wiem nawet. Nie pamiętam. Może była o tym mowa, ale nie pamiętam. Nie pamiętam. Teraz coś jest. No. Także jego matka, czyli chyba matka już na pewno nie żyje. Może coś było, nie pamiętam naprawdę. Ale żyje w tobie. Tak, and for that. Tak, musimy mieć rematch. Będzie w Championship Aria. Tak, Arina, super. Tio, czy to znaczy, że opuszczasz to miejsce? Tak. Mam niedokończony biznes w lidze Pokémon. Super. Nie może się zatrzymać, zamierzam wspiąć się na sam szczyt. To jest moja obietnica. Tak, i chcę tam z nami walczyć. Bardzo fajnie, na pewno się zmierzymy, Tio, na stówę. Doskonale. Kiedyś się tam spotkamy, spokojnie. Dobra. Tak, re-challenge. Będzie tam na nas czekał. Nie każ mi czekać za długo, ok? Dobra, Tio, nie ma sprawy. Wszystko zaczyna się od teraz, super. Dawaj, dawaj. Tak, Tio nie potrafi siedzieć za długo w jednym miejscu. Musisz... be careful now, ok, wiem, wiem. No i co? Miałem nadzieję, że dasz mi fajny przedmiot, ale na razie się na to nie zapowiadałem, bo może zobaczymy. Tak, chciałbym pomagać ludziom, tak jak mój ojciec, dokładnie, masz rację. Myślisz, że może pomóc nam? Jego kontakty z Interpolem... Super, może będę dla nich pracował, tego jeszcze by nie było. Tak, już w tym momencie pewnie spoglądają na ciebie, patrząc, jak się rozwijasz, ale już nie jest dużej agentem. Nie wiedzą, co dokładnie planują. No ale jeżeli jesteś zainteresowaną pracą w policji, jest miejsce, do którego możesz iść. Właśnie, znowu jest o tym mowa, Angular Town. Myślę, jeden z moich przyjaciół z tych jego młodzieńczych lat odwiedził Angular Town. Aha. No, nie wie, czy to jest właśnie, czy to jest jego, czy on tam jest w ramach wakacji, czy pracy. Ale może będzie się chciał z tobą spotkać. Aha, jak go spotkamy, to mam mu przesłać pozdrowienia od Camerona. I weź to ci na pewno pomoże. Waterfall, dzięki, czy jednak dałeś to. Gdzie jest, cholera, to miasto? Tak, no ale gdzie jest to miasto, powiedz mi lepiej. Może muszę gdzieś przepłynąć właśnie za pomocą Waterfalla, być może. Tak, trzymał nas już tutaj za długo. Okej, no i on sobie tu siedzi, spoko. Wciąż nie mam pojęcia szczerze, gdzie jest to miasto, gdzie jest to Angular Town. Przecież nie mieliśmy takiego miasta wcześniej. No to jest, widzicie wszystko, to nie są te miasta. Tutaj nie ma gdzieś w tych górach. Nie, nie, nie mam pojęcia. Szczerze nie mam pojęcia, kochani. Gdzie to może być? Wiem tylko, że jak mam Waterfalla, no to mogę próbować łapać legendy. Nie wiem, możecie dać mi znać, czy to jest dopiero coś, co mają dodać kiedyś, czy jak to się tak właściwie prezentuje, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, lepiej teraz zróbmy coś takiego, że dajcie mi, gdzie jest ten waterfall. Waterfall. Dobra. Jest, pięknie. No to chyba jeden tylko Pokémon może nauczyć się waterfalla. Ale on już ma dive'a, który się przyda, więc muszę go oduczyć tego świetnego ciosu, którym jest Ice Beam. Serio, no bo musi ktoś trzymać HM. No sorry, słodziak, no ktoś musi. Nie chcę mi się brać jakiegoś dodatkowego Pokemona, więc wybacz mi, przyjacielu. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ja nie wiem, może wy wiecie, może to miasto jest, tylko ja nie wiem, gdzie jest, ale może jest tak, jak mówię, więc zobaczymy. Musicie dać mi znać, jak do końca to wygląda.
A ja bym się chciał przejść, po prostu znaleźć. O, tutaj była chyba ta jaskinia, w której nie było jakiegoś żadnego przejścia. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj był waterfall, na pewno. Tak jest, tu musi być wodospad. Jest. Do tej pory nie mogliśmy tędy przejść, ale już teraz możemy. Więc wędrujemy. Jest jakieś przejście, super. Dawaj mi da bicycle. I przekonajmy się. Co to za miejsce? Grasnot, fajny ruch, ale co to za miejsce? Kim wy jesteście? Chcesz nam pomóc? Zobaczymy, co potrafisz. Nie wiem, co się dzieje, ale jakaś ciekawa walka. Brainor i Uniscott. Okej, okay, Pokémon jeden roślinno-fery. Nie wiem, czy ma tam w tej wersji fery, chyba też. No i oczywiście wodno. Wodno-psychiczny. No dobra. W takim razie ty dawaj Thunderbolta na niego. W sumie też Thunderbolt, no. Walić to. Tym roślinnym się załatwimy go potem. Mega ewolucja, no tak. Nie może być za łatwo, co? Oczywiście, że nie. Jeżeli użyję jakiegoś ciosu fery na. Zobaczymy, ja myślę, że nie padnie na jednego Thunderbolta Brainor. Chociaż nie, no w sumie mój Pokémon jest tak epicki, no właśnie, musiało się to tak skończyć. Dobra, no to teraz ten Pokémon niestety zostanie ciosem niezbyt efektywnym. O, co to jest, już 76 poziom. Jezu, ma aż taki poziom? Nie wiedziałem, że aż tak bardzo go przykoksiłem. A no tak, bo on miał ten, kurde. No rzeczywiście. Wow, niezbyt efektywny, ale ile zabrało i to nawet. Co on używa? A, nie, to od. Okej, okay, rozumiem, spoko, spoko. Dobra, daj Katuna, weź przywal jeszcze raz jemu, a ty jeszcze raz użyj z tego Thunderbolta na tego Uniscotta, on nie jest za silny. Serio, mają 72 poziomy, ale tak średnio powiedziałbym. Tak mocno średnio, serio. Pięknie, no normalnie, nie wiem co w ogóle ci trenerzy tutaj robią, co to ma znaczyć. Hurricane, oj chyba co to jest, tak jest, będzie super efektywny ruch, zobaczymy czy mój, co to jest, wytrzyma ten atak. Wytrzymał, ale jest confused, więc musi uważać, żeby się nie walnąć. Czy uderzy? Uderzy, dobrze, dobrze, co to jest, brawo. Dałeś radę, pięknie. Jestem dumny, na serio, 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 jestem dumny jak najbardziej. Jakie jeszcze Pokémony macie? Pokażcie, zaprezentujcie. Kokanser, a, czyli ten drgnojek. Dobra. To jego chyba najlepiej z Dragon Pulsa po prostu. No i oczywiście na Pokemona Wodnofery przywalmy Thunderbolta, to jest też chyba, no... Mega Ring? Kto ma? Ty masz Mega Ewolucję? Tego bym się nie... Okej! Okay. Jezu Maria, dziwnie wygląda ten Mega Srentite. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Czy obroni się. Ej, w ogóle to w tej walce już? A nie, dobra, bo ta chyba ona użyła, nie wiem, czy to jest jego, czy jej, w każdym razie jedna z tych osób użyła Mega Ewolucji, więc teraz pewnie użyła druga. Bo normalnie nie mogą jedna osoba użyć dwóch Mega Ewolucji w walce, rozumiecie, o co chodzi. No ale dobra. Ale ciekawie, ciekawie. X-Scissors, uj. A nie, dobra, error, Jezu, myślałem, co to jest, walniesz. Kokancer, w ogóle nie myślisz. Ale masz jeszcze Raki Helmet. O, ty cwaniaczku, dobra, to jest chyba, a nie, jeszcze mają jednego Pokemona. The fuck this. Dobra, nie wiem kto jest kolejnym. Dragon Pulse go załatwi. Zobaczymy kto jest ostatnim Pokemonem. Przekonamy się. Zniszcz tego raka. Raki muszą umrzeć. Nie ma więcej raków. Dobra, co to jest Out of Confusion, ale no nie ma w kogo uderzyć. No i kto jest ostatni? Gelin. Proszę, Gelin. Nie chcę z Flyer, no bo wiadomo, to nie ma tyle siły. Dobra, Energy Ball. Może niezbyt efektywny, ale ja myślę, że ten Dragon Pulse może być dość mocny. Ale ten Gelin też jest silny. Pewnie przeżyje. No, nie damy rady go załatwić tak łatwo. No, wiedziałem, że jakoś przeżyje. I przywalił z Giga Draina, który no, na smoka średnio efektywny. Więc no to tu dużo mówić. Wygramy tę walkę. Bardzo dobrze. Oczywiście burza nie działa, no bo kurde, jest to Pokémon elektryczny, więc co mu tam burza zrobi? Dobra, niszcz go. Mój Gelin jest lepszy, a nie. Haha, pięknie. Bardzo ładnie. Moje drogie Pokémony, pięknie. No i cóż, pokonani. Bardzo dobrze. No i o co chodzi? Mhm.
I shall give you this. Nawet nie musieliśmy z nimi walczyć, żeby to brać, ale okej, spoko. Zabrałem sobie wcześniej, mogłem wyjść stąd. Easy. To już wiemy, dokąd prowadził ten wodospad, że nie było tutaj legendarnego Pokemona, tylko była ciekawa walka naprawdę, w której poznaliśmy mega ewolucję kolejnego Pokemona. Przy okazji zdobyliśmy fajny roślinny ruch. No, co tu dużo mówić, spoko. Dzisiaj, słuchajcie, więcej nie robimy. No, dalej zwiedzanie Victory Road, spróbowanie łapania legendy, to wszystko w kolejnym materiale. Natomiast wy możecie mi napisać, jak to jest z tym miastem. Czy to miasto jest dodane do gry, czy można je odwiedzić, może jestem ślepy, nie widziałem go. Dajcie znać, ale to tyle na dzisiaj, tak więc łapeczki w górę, komentarze, zostawcie suba. To tyle na dziś, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć i czołem i na razie, hej!